Witam na kanale TLK24. Tak jak kiedyś wspominałem, pracuję na co dzień w firmie telekomunikacyjnej, usuwam różne usterki abonenckie, dlatego dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na jeden z czynników moich serwisów, czyli to jest przewód HDMI. Mam tu akurat trzy przewody HDMI, jeden w standardzie 1.3. Przewód uszkodzony w standardzie 2.0 pokażę, jak łatwo zobaczyć, czy ten przewód jest uszkodzony. Normalnie go podłączę pod telewizor, będzie obraz, ale pokażę, jakie ma objawy ten przewód uszkodzony. Dlatego też kupiłem ostatnio nowy przewód firmy Montis, też w standardzie 2.0. Zaraz pokażę Wam z bliska, jakie mamy oznaczenia na tych przewodach, gdzie możemy przeczytać, w jakim standardzie jest dany przewód. Oraz podłączę pod telewizor, zobaczymy, czym się różni standard 1.3 od standardów 2.0 i jak się objawia uszkodzenie tego przewodu, mimo że wygląda na przewód w pełni sprawny. Jak widzicie, ten przewód HDMI działa w standardzie 1.3, maksymalna rozdzielczość to jest Full HD. Ja go Wam dlatego pokazuję, bo zdarza się na serwisach, że klienci jeszcze mają takie przewody, zmieniają standard dekoder 4K, i nie ma po prostu obrazu przy większej rozdzielczości i mają pretensje do operatora telewizji kablowej, że zamiast mieć 4K działa wszystko dalej w HD. Nowszy przewód jest, jak widzicie, ma napisane High Speed, to jest prawdopodobnie standard 2.0. On działa już w rozdzielczości 4K, ale jak mówiłem, on jest uszkodzony. Zaraz Wam pokażę, jak to uszkodzenie się podczas oglądania telewizji objawia. A to jest mój najnowszy nabytek, jeśli chodzi o przewody HDMI. To jest przewód firmy Montis. Obsługujesz obraz 4K. Zobaczymy jego parametry. Jak mówiłem, ten przewód jest akurat w standardzie 2.0. Też są przewody w standardzie 2.1, ale ja nie mam żadnych urządzeń, które obsługują rozdzielczość 8K. Nie mam konsol, które też współpracowałyby z 8K, ani telewizorów. Dlatego stwierdziłem, że mi wystarczy przewód w standardzie 2.0. Poza tym, po co mam przepłacać, jak tego w pełni nie wykorzystam? Jak kupię sobie nowy telewizor, to sobie kupię droższy przewód, ale na tą chwilę w standardzie 2.0 mi spokojnie wystarczy. Jego przepustowość to jest 18 gigabitów, rozdzielczość, tak jak mówiłem, 4K na 60 Hz, a głębia kolorów to jest 48 bitów. Teraz zobaczymy, jak ten przewód wygląda. Następnie podłączymy wszystkie trzy przewody pod telewizor i pokażę Wam różnicę między uszkodzonym przewodem a sprawnym. Jak widzimy, przewód jest solidnie wykonany. Tu jest fajny, jest taki materiałowy jeszcze oplot. Tak jak w tych wcześniejszych przewodach była po prostu guma, tu jest oplot. Dzięki temu oplotowi, jak tam gdzieś przekładamy za meblami, to nie powinien się przewód nam uszkodzić. Ten przewód ma 1,5 metra, są też 3-metrowe oraz 5-metrowe. Dobrze, podejdziemy teraz do telewizora, pokażę, jak wygląda obraz na tych trzech przewodach. Zaczniemy od najstarszego standardu 1.3, następnie wejdziemy do mojego uszkodzonego przewodu HDMI 2.0 oraz podłączymy na nowym przewodzie. W tej chwili przewód HDMI podłączyłem do dekodera oraz telewizora w standardzie 1.3. Jak widzimy, jest wybrane źródło HDMI 2. Maksy w tej chwili rozdzielczość jest 1080p. Zmienimy na 4K. Zobaczymy, czy nam wymusi obraz. Jak widzimy w tej chwili przy przewodzie w standardzie 1.3 obrazu 4K nie ma. Za chwilkę obraz wróci z powrotem do poprzedniej rozdzielczości, żeby sprawdzić, żeby był, jak widzicie, wróciło, ponieważ nic nie przycisnąłem na pilocie od dekodera. Dobrze, teraz podłączę przewód HDMI High Speed, ten, który jest uszkodzony. Zobaczymy, czy będzie w ogóle obraz. W tej chwili podłączyłem przewód HDMI High Speed, który jest uszkodzony. Jak widzicie, dalej jest złącze HDMI 2, rozdzielczość 1080. Zmienimy na 4K, zobaczymy, czy nam ten uszkodzony przewód obsłuży. Zmienimy rozdzielczość na 4K. Jak widzicie, obraz jest.
Teraz Wam pokażę, na czym polega to uszkodzenie tego przewodu. Jak widzicie, niby wszystko ładnie działa. Ja to nazywam po prostu, że zbyt często ludzie wycierają kurze i te przewody potrafią się uszkodzić przy końcówce. Zaraz Wam to pokażę. Jak będę kable machał, zobaczycie, czy obraz skacze, czy nie. Jak poruszę przewodem HDMI, delikatnie po prostu obraz potrafi znikać, pojawia się. Jak widzicie, w tej chwili już całkowicie się przewód uszkodził chyba. Nie, jednak wrócił. Czyli widzicie, jak jest uszkodzony przewód na końcówce, bo to jest częsta usterka, po prostu jak ludzie wycierają kurze, ten przewód tu pracuje, dlatego się potrafi uszkodzić. Zaraz podnoszę nowy przewód HDMI i tak samo będę ruszał przy dekoderem, czy po prostu tutaj obok telewizora. I zobaczcie, że nie ma i tak skakało, że nie jest uszkodzone wyjście w telewizorze. W tej chwili podnoszę przewód firmy Montis. Zaraz Wam poruszam przewodem przy dekoderze oraz przy telewizorze. Zobaczycie, że obraz nie będzie skakał. Jak tu widać, można spokojnie kablami machać. Wszystko jest w porządku. Jak widzieliście, jeśli macie takie objawy, że Wam obraz pojawia się i znika, albo po prostu zaniki są też podczas oglądania dźwięku, też tak się te przewody, jak już uszkodzone, objawiają, warto kupić nowy przewód HDMI. Ja akurat mnie zainwestowałem w firmę Montis. Zobaczymy, jak długo mi ten przewód posłuży. Widać, że jest dobrze wykonany. Mam nadzieję, że posłuży przynajmniej 4-5 lat. Ja standardowo te przewody bez oplotu, jak widzicie, ten przewód był akurat w oplocie. Te gumowane mi się psują około 2-3 lat, ponieważ co weekend są wycierane kurze, tym bardziej, że ja dużo elektroniki zmieniam, czyli przewód u mnie pracuje praktycznie co kilka dni, bo ja przełączam raz jeden dekoder, raz drugi dekoder, żeby to testować dla Was. Jeśli Wam się dzisiejszy filmik podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.